Siema, ja jestem Anioł, witam Cię w moim bagiennym mieście oraz na moim kanale. Zaczęły pojawiać się pytania odnośnie pupili po ostatniej aktualizacji, dlatego wychodzę im naprzeciw i podzielę się z Wami tym, co wiem. Oczywiście, jeśli ktoś z Was wie więcej, to śmiało możecie podzielić się wiedzą w komentarzu. Możecie również zostawić subskrypcję na kanale oraz łapkę w górę pod filmem. Pamiętajcie, że łapka w górę pod filmem zwiększa szanse na szczęśliwą sytuację w Waszym życiu. Jedna osoba po zostawieniu lajka znalazła stówkę w kieszeni. Drugi chłop starał się o dziecko od jakiegoś czasu i nic. Poszedł się zbadać, wyszło, że nie może mieć dzieci. Po zostawieniu lajka tego samego dnia żona przyszła i powiedziała, że jest w ciąży. Jak widzicie, cuda się zdarzają. Cud miał na imię Henryk. A my przejdźmy do pupili i zobaczmy, co się zmieniło. Oczywiście, jeśli ktoś jest nowy i totalnie nie wie, o co chodzi z pytami, to zachęcam go do zapoznania się z wcześniejszymi filmami o petach. Nie będę powtarzał co film tych samych podstaw, tylko oglądajcie te filmy z małą poprawką. Miejcie na uwadze, że niektóre rzeczy się zmieniły, dlatego powstaje ten film. A zmieniło się sporo na plus. Najważniejsza rzecz moim zdaniem, jaka doczekała się zmian, to dostaliśmy możliwość ulepszania umiejętności oraz ulepszania naszych talentów u pupili. Aby ulepszyć taką umiejętność i podnieść jej poziom o jedną gwiazdkę, potrzebujemy 4, a w zasadzie 5 identycznych kart z identycznym poziomem gwiazdkowym. Dlaczego 5, a nie 4? Dlatego, że jedna karta musi być w pecie, ta karta, którą chcemy ulepszyć za pomocą kolejnych 4 kart. Aby ulepszyć umiejętność, musicie wejść w peta, którego chcecie ulepszyć. Możecie kliknąć na jego umiejętność. No i klikamy ulepszenie umiejętności. Gdybyśmy mieli takie same karty w ekwipunku, mielibyśmy do nich dostęp. Tutaj, jak widzicie, mamy posiadanych kart 0. Tu mamy sposoby, w jakie możemy je zdobyć. Na potrzeby tego odcinka kupię sobie 4 karty i pokażę Wam, jak wygląda to ulepszanie. Mamy 4 karty, możemy teraz ulepszyć naszego skilla u peta. Jak widzicie, jest to bardzo proste. Identycznie, gdybyśmy chcieli podnieść o kolejną gwiazdkę, musielibyśmy kupić 4 jednogwiazdkowe skille. Ale jak możecie zauważyć, nie wszystkie skille możemy kupić. I tutaj może narodzić się pytanie, jak zdobywać karty umiejętności. Możecie je oczywiście kupić na giełdzie. Pamiętajcie o sezonowych limitach. Ale teraz, co ważniejsze, mamy 100% pewność, że dostaniemy jedną kartę z umiejętnością przy wypuszczeniu pupila, którą ten pupil posiada. Jeśli nasz pupil ma 2 karty o takim samym poziomie gwiazdkowym, to na każdą z tych kart mamy 50% szansy. W przypadku 2 kart oczywiście, gdybyśmy mieli 3 karty, szansa na każdą kartę byłaby podzielona na 3, więc mielibyśmy 33% szansy na otrzymanie jednej z nich. Natomiast w przypadku, gdy nasz pupil ma 2 umiejętności i jedna z nich jest jednogwiazdkowa, a druga nie ma gwiazdki, więc jest słabsza, wtedy macie dużo większą szansę na dostanie tej słabszej karty, ale dokładnych procentów tutaj nikt nie zna. Oczywiście jest to informacja potwierdzona przez twórców gry. A co do samych petów, w dniu dzisiejszym możemy zablokować takiego peta, żeby go przypadkiem nie wypuścić na wolność. To samo tyczy się oczywiście kart z umiejętnościami. Możemy je zablokować na giełdzie, żeby ich przypadkiem nie sprzedać. Polecam to zrobić, gdy będziecie mieli chwilę czasu. Ten system otrzymywania gwarantowanych kart można troszkę ograć na naszą korzyść. Jednak będzie to się wiązało z wydatkiem tej zielonej waluty, moi drodzy. Na przykładzie właśnie tego ptaka, jeśli chcielibyśmy otrzymać jego talent, wystarczy, że podniesiemy tę umiejętność do 2 gwiazdek i wtedy automatycznie będziemy mieli większą szansę na otrzymanie talentu przy wypuszczeniu peta. Oczywiście nie będzie to 100% szansy na talent, ale mamy po prostu zwiększoną szansę na to, że go otrzymamy. W najgorszym wypadku dostalibyśmy 2-gwiazdkowe kontruderzenie, więc tragedii nie ma, no ale tej waluty będzie nam przez takie coś ubywało.
Po aktualizacji pewnie wiele osób ma ten sam problem co ja, czyli brak miejsc na nowe karty umiejętności. Dlatego nie możemy zbierać wszystkich kart, tylko musimy skupić się na tych, które warto zbierać. A które karty warto zbierać? Moim zdaniem warto zbierać te, których nie możemy kupić, jak na przykład talenty. No dobrze, ale jak rozróżnić karty, które możemy kupić, od tych, których kupić nie możemy, gdy mamy już pełny ekwipunek, a nie znamy wszystkich nazw i nie wiemy, czy konkretną kartę można kupić, czy nie można jej kupić? Otóż sposób na sprawdzenie tego, czy daną kartę możemy kupić, jest bardzo prosty. Jak widzicie, jestem tutaj w karcie sprzedaj. Czyli mam dostęp, widzę tutaj swoje karty, które posiadam. No i teraz, jak rozróżnić kartę, którą mogę kupić, od tej, której kupić nie mogę? Sposób jest bardzo prosty. Kart, których nie możemy kupić, nie mają tutaj współczynnika ceny, tego mnożnika ceny, tak? Więc jeśli taka karta ma mnożnik cenowy, to znaczy, że można ją kupić, można ją sprzedać. Dlatego na przykładzie tych dwóch kart, które są różne, ale mają podobny efekt i te efekty się stakują, to z tych dwóch kart kupić możemy ryk krwi, natomiast wściekłego ryku nie możemy kupić, możemy go tylko zdobyć poprzez wypuszczenie peta. Dlatego jeśli borykacie się z tym samym problemem, że nie macie dużo miejsc na nowe karty, a potrzebujecie tych miejsc, to lepiej sprzedać te, które możemy kupić, bo dostęp do nich jest dużo łatwiejszy. Dlatego pomimo niższej ceny karty, których nie możemy kupić, można powiedzieć, że są bezcenne. I warto je trzymać, szczególnie gdy mają tą jedną albo więcej gwiazdek. Skoro wiemy, jakie karty warto trzymać, to może odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie pety warto trzymać. Od razu mówię, że to, co teraz powiem, nie mogę tego potwierdzić, ale nie wykluczam, że tak jest. Otóż przed aktualizacją, gdy łapaliśmy pupile, dosyć często zdarzało się złapać takiego peta bez umiejętności albo z jedną umiejętnością, natomiast po aktualizacji ja osobiście nie złapałem takiego peta, który miałby mniej niż dwie umiejętności. Owszem, obejrzałem kilka filmów w poszukiwaniu informacji na temat tego, czy jest to prawda, ale żaden z tych twórców, których oglądałem, nie pokazał peta, który miałby jedną albo dwie gwiazdki, jedynie mówili o tym, że można takie pety złapać. I teraz, co ja tutaj sugeruję? Oczywiście mogli się kogoś zapytać: hej, złapałeś peta bez umiejętności? A ten ktoś mógł odpowiedzieć: no jasne stary, złapałem takiego, zaufaj mi. Mogli nawet dostać podrobionego screena, że ktoś takiego peta bez umiejętności ma po aktualizacji. Ewentualnie taki pet mógł zostać złapany przed aktualizacją. Poza tym sam mógłbym przerobić nawet ten film i zrobić tak, że ten misiek nie miałby żadnego skilla. Dlatego ja podchodzę do tego sceptycznie. Póki sam takiego peta nie złapię, nie będę mógł powiedzieć, że faktycznie tak jest. Ale w żadnym wypadku nie wykluczam, że tak może być. Natomiast musi być to bardzo, bardzo rzadkie. W przypadku jednak, gdy udałoby wam się złapać takiego peta z jedną umiejętnością albo bez umiejętności, to trzymajcie go, bo jest to bardzo cenny pet. Gdyż jest to jedyny sposób, aby w miarę szybko, na dzień dzisiejszy oczywiście, ulepszyć dwugwiazdkowe skille do trzygwiazdkowych skilli. Pamiętajcie, że nie wszystkie skille da się kupić, dlatego pet, na którym moglibyśmy ulepszać te skille do dwóch gwiazdek i je potem z niego wyciągnąć, są bardzo wartościowe. A żeby ulepszyć taki skill z dwóch do trzech gwiazdek, potrzebujecie czterech pustych petów i łącznie pięciu dwugwiazdkowych kart umiejętności. No bo jedną kartę, którą chcecie ulepszyć do trzech gwiazdek, pet musi mieć już w sobie. Jeśli się nie mylę, będziemy potrzebowali 125 kart bez gwiazdek, żeby ulepszyć umiejętność od 0 do 3 gwiazdek. Dlatego nie róbcie kilku petów naraz, tylko skupcie się na jednym, bo sami widzicie, że trochę czasu wymaksowanie pupila nam zajmie. Dlatego warto już przed trenowaniem naszego pupila wiedzieć, jak chcemy go zbudować, jakich skilli nauczyć i jak ma wyglądać jego ostateczna forma. Nie sugerujcie się tutaj tymi zalecanymi. Nie zawsze wszystko, co tutaj widzicie, jest dobre. Lepiej sprawdzić taki build gdzieś w internecie. Ja też mam kilka filmów o poszczególnych petach, które mogą okazać się pomocną wskazówką przy budowaniu swojego pupila.
No chyba, że twórcy dodadzą możliwość łączenia tych kart w naszym ekwipunku tutaj, na co osobiście sam liczę, bo powoli tych miejsc już nie mam, musiałem pozbyć się kilku kart, które chciałbym mimo wszystko zatrzymać. Dlatego sam na bieżąco, jak widzicie, staram się ulepszać te pety, żeby mieć wolne miejsce w ekwipunku. Jak widzicie, tutaj już 3 karty dałem do tej umiejętności, do tej dałem 3, do tej dałem 2, do tej dałem 1. Tylko po to, żeby mieć więcej miejsca w ekwipunku. A, bo bym zapomniał, od regeneracji zależą wasze atrybuty i ilość miejsc na umiejętności u waszego peta. W inny sposób niż poprzez regenerację nie możecie odblokować kolejnych slotów na skille. Na zakończenie przypomnę o triku na serca. Wystarczy zamieniać pety na te, które danego dnia, dzisiejszego dnia, jeszcze w sanktuarium nie były. Jak widzicie, tego misia jeszcze nie mieliśmy. Możemy odebrać jedno serduszko. Teraz odebraliśmy kolejne serduszka. Jak widzicie, ten sposób działa. Czasem te serca nie wchodzą, ale większość wchodzi z tego, co zauważyłem. Ale co nam daje taka informacja? W przypadku, gdybyśmy mieli 100 petów w zagrodzie, czyli tutaj, to jest nasza zagroda, moglibyśmy je podmieniać każdego dnia i zdobywać teoretycznie 100 serc na dzień. A mając 100 serc, możemy robić sobie właśnie openingi w tym losowaniu podarunku. Nie wiem, na ile realne jest to prawdopodobieństwo, które tutaj widzimy, że aż taki procent mielibyśmy na te skille. Być może się tutaj pomylili, ale nie zmienia to faktu, że z tych openingów przynajmniej raz, czy to mi, czy osobom, z którymi pisałem, poleciał 3-gwiazdkowy skill, a ja mam na dzień około 10-12 serc. A pomyślcie, co można byłoby zrobić przy 100 sercach na dzień. Gdybym miał 100 serc na dzień, a nie 10, miałbym 10 razy więcej openingów. Co teoretycznie mogłoby mi dać 10 razy więcej 3-gwiazdkowych kart, które z tych openingów otrzymałem. Na dzień dzisiejszy otrzymałem jedną kartę, więc mając 100 takich serc na dzień, mógłbym tych kart teoretycznie mieć 10. To tyle odnośnie tego triku. W tym momencie będę się z wami żegnał. Chyba o niczym nie zapomniałem. Mam nadzieję, że ten film okazał się pomocny. Trzymajcie się. Elo.